Cześć, witajcie! Witam was w kolejnym materiale z World of Tanks, moi drodzy. Dzisiaj znowu film poświęcony nowej ósemce z drzewka USA, nowej gałązce, mianowicie przed nami Joch 8 poziomu. To jest mój drugi materiał, którym poświęcam swój i wasz czas na ten czołg. Jeżeli jesteście zainteresowani wyposażeniem, załogą, moją opinią na temat tego czołgu, parametrami działa jednego, jak i drugiego, to odsyłam do pierwszego filmu, jaki zrobiłem na temat tego czołgu, który niedawno pojawił się na kanale. Zachęcam, znajduje się on w playliście z pojazdami USA. W ogóle, jeżeli poszukujecie jakichś materiałów o czołgach, to zachęcam do przeglądania playlist na moim kanale. Są one posortowane po narodowościach, oprócz tego jeszcze są dodatkowe playlisty, które oczywiście, te czołgi też powinny znajdować się w playlistach z narodowościami, ale jest playlista lekkostrawna o czołgach lekkich, lolki WOTA, o czołgach niskiego tieru, komentarz Deda, gdzie są to wasze powtórki, no i też kilka innych playlist. Pojechałem oczywiście, chciałem się kierować na zakręt, no bo mamy tutaj mapę fiordy z losowaniem na dziewiątych tierach. Na fiordach, jak wiemy, jest piękny wodospad w sektorze A0. Oczywiście tutaj a propos tego wodospadu, to myślę, że osoby, które przychodzą do mnie na streamy na Twitchu, na które serdecznie zapraszam, to wiedzą, do czego jest to aluzja, do wspólnego zwiedzania wodospadów z inspirawką na wspólnym plutonie. Kto był, ten wie. Tu oczywiście serdecznie pozdrawiam Martę. Ale jednak w tej bitwie bardziej niż na zwiedzaniu mapy, na szukaniu wodospadów, byłem skupiony na tym, żeby robić jakiś lepszy wynik, żeby starać się tę bitwę wygrać, bo dość ostro zaatakowano nas tutaj. Sam przyjazd Leoparda PTA był dość dużym zaskoczeniem. Jednak rzadko kiedy medy, i to medy bez pancerza, pchają się w te okolice. Teraz Istrza również postanowił ostro wyjechać, ale to, co robi przeciwnik, to jest najgłupsze, co może być. Najpierw jedzie jeden czołg, zostaje zniszczony, potem jedzie drugi czołg osamotniony, zostaje zniszczony. Albo wyjeżdżamy wszyscy, albo nikt. A w tym momencie my pozbyliśmy się ich tutaj pojazdów i możemy ich skontratakować, przepraszam, zwłaszcza, że jest 6 do 1, ponad 5000 HP-ków przewagi, mimo że przed nami jest 9 tier, no to jednak nie należy się go aż tak obawiać, chociaż w tej sytuacji ja jestem trochę obity, tam za mną również były pojazdy, które są trochę obite, więc taki IS-6B, który ma full HP, on w tym momencie powinien przyjechać, zebrać na siebie, lub nawet ten IS-2S, tylko że tam jest oczywiście, on jest oczywiście siódemką, więc do niego można mieć mniejsze pretensje. Face nie nadaje się do tego, żeby zebrać, bo może zginąć. Ja jeszcze coś przyjąć mogę, więc też podjeżdżam troszkę agresywniej, ale też chwała dla tego IS-2S, który się nie boi, ale to tutaj powinien w tej sytuacji być IS-6B, ponieważ ma full HP, ale też pancerz, który być może jakimś fartem jest w stanie coś odbić, natomiast no, pancerz IS-2S niekoniecznie. Widzimy, że ten has strzelił, tu nigdy nie wiadomo, czy jest to działo cykliczne, czy to jest z magazynkiem, widzę, że drugiej peski nie oddaje, więc jest to raczej działo zwykłe. Wyjeżdżam, beznadziejny strzał, jeszcze zbieram, zebrałem na szczęście tylko za 313, ponieważ beznadziejnie strzeliłem, to teraz chciałbym chociaż postawić na gąsienicy tego przeciwnika, żeby zyskać dla niego trochę jeszcze asysty. 2493 uszkodzenia, teraz przekraczam 2500, robię fraga, to już mój czwarty kill, do tego 1230 asysty, 10 do 1, niesamowita przepaść, jeśli chodzi o bitewkę, no ale wiemy, ile takich bitew jednostronnych jest w WOTie, cała masa tak naprawdę niejednostronne bitwy, teraz to jest coś raczej niecodziennego. No i dalej, do przodu, byle szybciej, byle jeszcze starać się złapać jakieś uszkodzenia, byle jeszcze się złapać jakąś asystę, bo za chwilę już nie będzie nawet kogo strzelać. 11 do 1, 7000 HP-ków przewagi i zostają dwa TD-ki, do tego CS-53, który do tej pory nie miał spota, oraz mój vis-a-vis, czyli też Joch na 8 poziomie. Jest super helka, to daje strzał bez pełnego skupienia, gdyż nie wiedziałem, czy przypadkiem Waffenträger nie stoi tutaj w okolicy domku i bałem się przyjąć od niego strzał. Nie wiedziałem też, na jakiej pesce, oczywiście na jakim dziale jest Waffenträger, jakiej peski należy się spodziewać. Ktoś trafił super helkata, zyskałem troszkę po asyście, strzelam jeszcze na ślepo, ale raczej tutaj tego Waffenträgera nie będzie. Od drugiej strony, od strony północnej też widzimy tam Conway, T-25-2 oraz Pershing już cisną, żeby sobie porobić jeszcze jakieś uszkodzenia. Zamykamy przeciwników, nie dostajemy strzałów od tyłu, więc raczej na cyplu chyba nikogo nie ma. Jest super Hellcat, właśnie już skończył grę. CS robi zdjęcia chyba wodospadu, ale tak bardzo, bardzo daleko. Tam musi być jakaś porządna sesja, być może ślubna, kto wie, może tam
tym się zajął. No i 12-1 mamy Waffenträgera. Renegat ma troszkę HP-ków, może przyjąć na siebie uszkodzenia. Ja nie wiem, jakie Wutek ma działo. Nawet jeżeli będzie miał to małe, to przy odpowiednim losowaniu może mi zrobić krzywdę, ale mówię, dobra. I tam lecę, już widzę, jest wymiana, wyjeżdżam, oddaję strzał i cofam się, bo moim zdaniem Wutek za chwilę będzie miał pestkę. Mówię, Renegat, chyba nie policzyłeś, że on będzie miał? I jednak miał pestkę. No to Renegat przyjął, więc ja wyjeżdżam, oddaję strzał i liczę, liczę. Mówię, czy ja strzelę pierwszy, czy nie? Czy strzelę pierwszy, czy nie? Zobaczymy, czy dam radę. I strzeliłem jednak, zniszczyłem go, wygrywamy 14-2, bo baza została opanowana, a CS w spokoju będzie mógł dalej robić zdjęcia wodospadu. A jednak wodospad widać w oddali. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła odznaka mistrzostka asa pancernego. I to wszystko, nie ma tutaj żadnych medali. Jeśli chodzi o wsparcie, o asystę konkretnie, 1582 punkty uszkodzeń. Uszkodzeń własnych zrobiłem 3287, do tego 5 fragów. Gra była na blisko, wyższe tiery i dało to wszystko 1494 bazowego expa, za to masterka oczywiście wpadła. 20 strzałów oddanych, 16 trafionych, 13 z penetracją, wszystkie uszkodzenia zrobione na blisko, przejechane niecałe 2 km w plecy, byłem ponad 54 tysiące kredytów. Expa z różnymi bonusami wpadło 3362 punkty. I lecimy, moi drodzy, z drugą bitwą. Tym razem mamy losowanie na 6 tiery, więc bardzo dobre. Dwie artylerie na mapie, urwisko, tutaj już dwie arty. To jest coś, co może być irytujące. Zastanawiałem się na starcie tej bitwy, czy jechać na stronę centralną od prawej strony przy kapie, czy zaryzykować przy zestawieniem oczywiście z turbosprężarką od lewej strony podjazd od tak zwanego pączka. Respa miałem bardzo dobrego, więc zdecydowałem się na to ryzyko, zwłaszcza też, że dało mi 6 tiery. Więc to było trochę na dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Już widzimy, mamy tutaj tego francuskiego medzika z magazynkiem na 6 poziomie. On zbiera, ja tą mobilnością, ponieważ Jok nie ma aż tak tragicznej, wydawało mi się, że spokojnie wiadę. I w tym momencie, no myślę, że oszczędziłem z połowę hapsów, a być może nawet podpałę, bo KW2 nie trafiła. Powiem szczerze, że jak podjeżdżałem i zobaczyłem tutaj ustawioną KW2, no to już nie byłem zbyt dużym optymistą. Jeszcze teraz na farcie trafiam tego MTK-25, więc w tym przypadku ryzyko podjazdu od strony zachodniej się opłaciło, ale pamiętajmy, wciąż są dwie artylerie, które lubią strzelać w te okolice, więc to, że tutaj wjechałem, nie oznacza z automatu dobrego wyniku. Rozjazd jest całkiem niezły, bo część osób jednak pojechała w stronę centralną. Wydaje mi się, że trochę za dużo jest nas od linii 1-2. Z drugiej jednak strony, skoro ja tam pojechałem, dałem też sygnał niejako swojej drużynie, żeby grać też tę stronę, więc nie mogę za bardzo się ich czepiać, że ktoś pojechał za mną. Jest 3-0, podjeżdża tutaj Istrzy. Ładna wymiana, w sensie wyjechałem, oddałem strzał, nic nie zebrałem, więc to było całkiem dobre. Chcę to ponowić, znowu się udaje. Istrzy ma długo skupiające działo, nie wiem, czy on prawdopodobnie nie celował mnie po włazie. W każdym razie ja mu dałem dwie pestki za darmo, teraz nie chciałem do końca tam stać, więc też strzał. Licząc na farta, RNG nie dało, ale zobaczcie, Istrzy zrobił złego tutaj side'a. Szukam celownikiem przestrzału tak, żeby pokazał mi się na zielono. Jak widzę, że jest ten celownik na zielono, to właśnie w te okolice go celuję, przebijam. Daje mi tutaj zdecydowanie zły kąt. Zły kąt dla siebie, natomiast perfekcyjny kąt dla mnie. I dzięki temu ja wydoiłem całego ISA-3, nie tracąc ani jednego punktu wytrzymałości. HP-ki cały czas na fullu, dwa fragi zrobione, artyleria przez to, że dużo czołgów jest na linii 1-2 skupiona jest właśnie na tamtych pojazdach, bo one prędzej czy później podjadą po artę. Natomiast my tutaj ze T-150 jesteśmy spokojni. T-265, czyli Patriot bez malowania, tak ładnie ustawiony, że staram się go jeszcze właśnie złapać na gąsienicę. Po to tylko, żeby zyskiwać dodatkową asystę, dodatkowego expa. Tutaj miałem nadzieję, że jednak zadam uszkodzenia. Ale oczywiście asysta daje expa, ale też no jakiś zarobek. To nie jest wprawdzie czołg premium, ale zawsze warto tę asystę sobie zbierać. 3070 uszkodzeń własnych, już ładny wynik. 870 asysty, 6-5, więc mimo dobrego początku sytuacja, jeśli chodzi o fragi, nie jest wcale perfekcyjna, natomiast HP-kowo nie jest tak źle. Wypadałoby wykorzystać teraz ten moment dobrego ustawienia, żeby skończyć sektor środkowy, ale zaskoczył mnie tutaj GSOR, który był ustawiony w tym charakterystycznym miejscu na 5-6 w tych krzaczkach, gdzie jest przestrzał na środek, więc też muszę tu już łagodniej zagrać. Ja zrobiłem tym razem złego side-scrapa. W ogóle nie, szczerze mówiąc, nie skupiałem się na tym side'zie, pokazałem zły kąt, dostałem od boku, no i niestety, co częste w pojazdach amerykańskich, przy strzale w bok czołgu pada wam magazyn amunicyjny. Na szczęście miałem zestaw naprawczy,
Teraz czekam, aż ten T-34-1 wyjedzie, żeby go strzelić, ale T-150 mnie uprzedziła 10 do 6. No i E-75 TS, który wjechał na okolice Ratani, jest dość upierdliwą teraz bestią, bo ja nie mam czystego przestrzału, to jest dość duży dystans, bo prawie 500 metrów. Widzimy, RNG nie nosi. Najpierw on się dobrze bujnął, nie trafiłem. Teraz pocisk poleciał w ziemię. Faktem, że no, mając dwie artylerie, wydawać by się mogło, że czołg ustawiony w tamtych okolicach powinien momentalnie zbierać od tych kart. No ale jeszcze mieć dwie artylerie to jedno, ale jeszcze należy pamiętać, że te artylerie powinny wykorzystywać klawiaturę do poruszania się, bo w tej sytuacji, kiedy mamy tak dużą przewagę, tymi artami można próbować się przestawić, żeby złapać lepszy przestrzał. I to w tym momencie robi chociażby F-51, więc tego gracza należy pochwalić. 3783 uszkodzenia własne, 1070 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. No ale póki co mamy pewien tutaj spokój, pewną stagnację, bo wiedząc, że w okolicach A5, A6 znajduje się GSOR, nikt nie chce wyjechać. Jesteśmy w takiej fazie bitwy, że jesteśmy poobijani, że nie mamy full HP, a jednak GSOR przy takim losowaniu, przy potencjale swojego magazynka, który jest w stanie wypluć w krótkim czasie, no może pofragować sobie bardzo, bardzo ładnie. Więc ja co robię? Podjeżdżam, oddaję blindy, przy okazji sprawdzam, czy gdzieś się będę świecił, czy też nie. 11 do 8, artyleria wykończyła wrogiego lighta, no i zostaje ten E-75 TS na latarni. Jeżeli ta TS-ka zostanie zniszczona, jeżeli ten niemiecki czołg ciężki padnie, no to już będziemy mieli praktycznie kontrolę nad całą mapą i spokój, ale do tego czasu nie możemy czuć się bezpieczni. Ja też nie mogę dostać spota, bo jeżeli dostanę spota, no to ta TS-ka z góry będzie w stanie mnie bić. Dlatego póki co staram się oddawać jakieś blindy i czekać. Czekam na to też, czy taki GSR być może, wycofując się, wyjeżdżając, nie dostanie spota. Zależało mi też na tym, żeby ten T-34-85M troszeczkę skrócił, podjechał. Przyspieszmy teraz może troszkę powtórkę, bo tutaj chwilowo się nic nie działo. E-75 TS podjechał, ale też na niego przestrzału nie ma, a nie chcę sztucznie nam wydłużać tego materiału. Więc kolejne blindy. Padła nam T-150, skraca T-34-85M. 11 do 9, straciliśmy dużą przewagę w czołgach, straciliśmy przewagę w HP-kach i bitwa wygląda na coraz bardziej wyrównaną. Widzimy, MK dalej nikogo nie spotuje, więc znowu przyspieszę troszeczkę bitwę. Czekamy, kto pierwszy dostanie spota, kto ewentualnie padnie. Mamy GSOR, zmniejszam prędkość, skupiam, udaje się. To już naprawdę na farcie w ostatniej chwili ten pocisk szedł. I tutaj teraz czekam, żeby tego GSOR strzelić, a zobaczcie, GSOR no zebrał ode mnie, ale też oddał strzał, skontrował mnie prawdopodobnie po wskaźników, dość charakterystyczny krzak i dobrze, że miałem jeszcze pewien zapas hapsów, no bo ten pocisk przyjąłem. Teraz mam już tych HP-ków naprawdę niewiele i to był bardzo, ale to był bardzo ważny strzał. Wcześniejsze kierowane W75 TS nie wchodziły, tutaj RNG pomogło, tego czołgu wystawało niewiele, a udało się go trafić i zniszczyć. 4,5 tysiąca uszkodzeń przekroczonych, no i znowu przyspieszmy, podjeżdżam, byłem przekonany, że może tego GSR-a jak zjedzie, albo ewentualnie Super Hellcata, który do tej pory jeszcze nie był wyspotowany, będę w stanie zaświecić, ewentualnie może i z góry jakimś cudem kogoś zaspotuje. Ale tak się nie dzieje. T-103 też cały czas czatuje przy tym D2, nie za bardzo jeżdżąc. Mamy ponad 7 minut, więc jest jeszcze czas na reakcję, czas na podjechanie do kapa, na założenie presji. Miałem nadzieję właśnie, że IS to zrobi, też zresztą klikałem, żeby ewentualnie się przemieścił w tamte okolice i zaczął wywierać presję na przeciwnikach. Ale zobaczcie, Super Hellcat pojawia się na drugiej stronie, ale mówię, dobra, to jest Super Hellcat i w tym momencie widzimy GSOR-a. Czyli oni, udało im się jakoś tak przejechać, że nikt z nas nie wyświecił. Natomiast patrząc na smugę, która gdzieś tutaj śmignęła, wiadomo, że artyleria znajduje się właśnie gdzieś w tych okolicach i teraz ja czekam na to, żeby T-103 podjechało. Ładuję pocisk odłamkowo burzący, licząc na to, że umiejętnie w razie czego będę mógł trafić tego GW Panthera. Jest GW Panther, strzelam za 234. No do dupy strzeliłem, trzeba było jednak strzelić APK-a, a ja tak już przestraszyłem się, że T-103 zaraz mi zabierze tego GW Panthera. Ja nie miałem uszkodzeń, ani nie miałem fragów, zostaje jeszcze GSR i Super Hellcat. 4803 uszkodzenia własne, 922 asysty. Zwróćcie też uwagę, jak porusza się ten pojazd, bo w tym momencie on ma zamontowaną turbosprężarkę, a wydaje mi się, że w bitwie poprzedniej
jak i w materiale pierwszym, nie pokazywałem bitew na turbosprężarce, tylko w każdej miałem boost do HP-ku. Więc na turbosprężarce prędkość maksymalna około 44 km na godzinę, oczywiście w zależności od tego, jaki mamy tutaj teren. Nie będę tego przyspieszał, chociaż już bym mógł. No i zostaje GSR, no też, kto tu będzie szybszy, kto lepiej strzeli, to wygra. Miałem nadzieję, że może będę w stanie zaspotować kogoś. Sam za to dostałem spota, tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem, ale patrzę, że to na pewno nie od Super Hellcata, bo ten znajduje się w innej okolicy, czyli gdzieś tu jest GSR. Super Hellcat niszczy na misa i sytuacja wygląda na coraz groźniejszą, no bo jednak GSR wciąż ma duży potencjał, ale jest na szczęście na ogrysku. I teraz, cała moja nadzieja w artylerii lub w tym, że on popełni błąd, pędzi tym GSR-em, ale raczej chyba nie będzie wyjeżdżał. Jednak stara się wyjechać, oddaję strzał, trafiam go, niszczę, zadaję mu uszkodzenia, które odsyłają go do garażu. Ja mam 5. fraga, 4917 uszkodzeń na koncie, no i już zostaje Super Hellcat. Oczywiście T150 nam tutaj radzi, żebyśmy skupili się na Hellcacie. No, jakbyśmy nie wiadomo na kim się mieli teraz skupiać, ale dobrze jest mieć generałów wśród graczy, którzy tutaj już nie grają, ale jednak wydają rozkazy. Perfekcyjna rada. Jest Super Hellcat, który może wyjechać na T103. No i mówię, nie jedź tym Super Hellcatem, mordo, bo przecież ja bym chciał specjalista. T103 ma tyle HP-ków, że go 5 razy zdąży zniszczyć. Ja mówię, dobra, lecę, może jakimś cudem T103 nie trafi, może Arta się misnie, może T103 się odbije, jeszcze Arta go trafia, już w ogóle jest na ogrysku, mówię, dobra, to już nie będę miał tego specjalisty. Ktoś powie, to tylko specjalista. Wiem, że tylko specjalista, ale też przekroczenie 5000 uszkodzeń i ładniej to wygląda, tak samo ładniej wygląda 6 fragów i dodatkowy medal, niż tylko fragów 5. Wygrywamy bitwę, zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tam wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, do tego duży koliber oraz specjalista. 1301 punktów asysty, dodatkowo 5041 punktów uszkodzeń własnych, więc przekroczenie 5 kafli to zawsze cieszy na 8. 6 fragów i łącznie dostałem za to 1576 punktów bazowego expa. Ogromna przewaga na tle reszty drużyny. Zobaczcie, miałem ponad 5000 uszkodzeń, a dopiero potem nasza polska 8, T150 po 1500 uszkodzeń i 2 pojazdy, w tym jedna Arta powyżej 1000. W drużynie przeciwnej 4 czołgi powyżej 1000, z czego E75 to jest ładny wynik, prawie 3500, Super Hellcat ponad 2000 uszkodzeń. 33 strzały oddane, 20 trafionych, 18 z penetracją, przejechane 2,5 km na te 5041 uszkodzeń własnych, 1733 na dystansie powyżej 300 metrów, w plecy byłem oj dużo, bo prawie 95 tysięcy kredytów, expa zyskałem z różnymi bonusami 3546 punktów. Moi drodzy, tak wyglądają kolejne bitewki w temacie Yo-House motorowego. Jeżeli nie widzieliście pierwszego filmu, to odsyłam, żebyście obejrzeli. W kolejnym materiale zobaczycie również dwie potyczki. Jedna też będzie na mapie Klify i to będą dwie bitwy, w których uzyskałem, grając tym czołgiem do tej pory i raczej już pewnie więcej nim nie będę grał, najlepsze wyniki expa, jakie udało mi się osiągnąć przy ciągu tych 70 kilku bitew. Pamiętajcie oczywiście o opisie filmu, o mediach moich społecznościowych, będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę. Sekcja komentarzy należy do Was, subskrypcje z dzwoneczkiem też mile widziane. Ja Wam dziękuję za poświęcony czas na ten materiał, życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!